życie w Niemczech. Sobotę zaczynamy zawsze od czego, Pedro? Od śmieci. Od wynoszenia butelek. Pokaż, ile masz tam. To jest prawdziwe życie. To jest prawdziwe życie w Niemczech. Zobaczcie. Jedna torba, druga, trzecia, czwarta. No i niestety czas auta się skończył. Teraz tylko nóżki i na piechotę idziemy do śmietnika, nie, Pedro? No, blisko domu, tylko pół kilometra i będzie wszystko dobrze. Pół kilometra i będzie wszystko dobrze. Także widzicie, no tak wygląda szara rzeczywistość, noszenie butelek. Musimy się spieszyć, bo w Niemczech, u nas przynajmniej, wynosić butelki do kosza można tylko... Do której godziny, Kasia? Do 19? Do 19 chyba w poprzedni dzień, a normalnie chyba nawet do 18. Także się spieszymy, żeby zdążyć i wyrzucić te nasze buteleczki. A tutaj idzie pan, który biegł do DHL. A nie, coś mi się stało tutaj. Coś będą kopać, nie? Bo już tutaj jest zrobione i tam jest toj. Będą... Coś tutaj, jakieś rury może robić, albo coś. Nie domu też. No, widziałam. Ja nie mam informacji, nic nie mam, nie? No. Wiesz, Pedro, te nasze butelki, gdzie... Co ty nie tego? Pedro, chciałeś co, zarabiać pieniądze na butelkach? No, jakie dużo mamy. Ale słuchajcie, i tak zarabiamy, bo tak na dobrą sprawę wszystkie plastiki oddajemy. Znaczy, zarabiać to nie zarabiamy, bo oni wcześniej pobierają te pieniądze. Za butelkę, my potem oddając dostajemy z powrotem. Ale jest eko, nie? Ale na pewno jest bardziej eko, niż żeby właśnie tak nie było, nie, Pedro? No, pomagamy następne generacje, które będą mieszkały na tym świecie. Na tej planecie. Słuchajcie, dzisiaj u nas jest bardzo piękna pogoda, bo jest 14 stopni? No. 14 stopni. A tutaj, Także roboty będą na pewno budowlane jakieś, się działy. Zawsze kiedy stawiają takie otoja, to już wiadomo, że coś będzie się działo. Którędy idziemy teraz? Na dół. Zawsze kiedy jest lato, kiedy powinno być spokój, jest robota. No, latem nie przeważnie i na koniec roku też są zawsze jakieś roboty budowlane. No i żeśmy przyszli do naszych butelek, tam zobaczcie, są kosze. Ale teraz patrzymy, że bardzo dużo tutaj aut zaparkowanych jest i już wiemy, że jest jakiś event i w ogóle ludzie wychodzą z siatkami i lecą tam w stronę szkoły. Ja wcześniej czytałam, że tutaj ubrania są sprzedawane, taki flowmarkt i być może właśnie tam jest ten flowmarkt dziecięcy. Organizowany. Tu idzie znowu. Jedna pani też z siatką. O, tu. Tak jest. Tam przeciwko. A tu Pedro. Pedro, a ty ile masz tych toreb? Pedro ma dwie torby. Nie, trzy masz w sumie. Trzy torby. Ty i jeszcze ja dwie. To możemy iść. Ale zobaczcie, ile osób tam. Naprawdę, po prostu tam naprawdę podążają osoby. Tam w ogóle chyba jakaś kolejka jest, żeby wejść do środka. No, aż jestem ciekawa. Każdy ma torbę. Każdy ma torbę. Także jeżeli to jest ten flowmarkt, to już oni z góry wiedzą, że będą kupować ciuchy. Zobaczcie, każdy idzie z torbą. Każdy z torbą idzie. Aż jestem ciekawa, co tam jest. Pełno auta, może coś innego, jakieś inne wydarzenie. Nie wiem, zaraz zobaczymy, pójdziemy też. Pokaż, Pedro, teraz torby puste. Wszystko żeś wyrzucił. Kto chce torbę? Kto chce torbę? Zabrać. A pokażemy wam, tutaj jest napisane, że Werktages od 7 do 20 można wyrzucać butelki. A teraz jesteśmy ciekawi, co tam się dzieje. O, bo tam zmierzają ludzie i już generalnie oni wchodzą tam do środka, więc my też pójdziemy. Każdy ma torbę i to chyba jest ta sprzedaż ubrań, więc zobaczymy, co tam sprzedają i jak to wygląda. I tak szczerze mówiąc, zastanawiam się, o co chodzi, bo każdy...
Bo każdy idzie z torbą, zaraz wam pokażę. O, tam ludzie idą z torbą, tutaj też. Wszyscy mają torbę i oni po prostu wiedzą, że kupią tam coś. Mi się wydaje, że widziałam właśnie taką informację o tym, że sprzedaż będzie ubrań. I myślę, że to właśnie dzisiaj jest i w tej szkole właśnie się odbywa. Także my też tam idziemy i też zobaczymy. Chodź, Pedro, mamy tyle toreb. A gdzie jest Kasia? Kasia już idzie, chodź. Mamy tyle toreb, że możemy też tam iść. Podążamy tutaj za tymi paniami, które też mają torby. Nie, Pedro, podążamy. Idziemy tam zobaczyć. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Coś dobrego, bo jest za dużo ludzi. Bo za dużo ludzi, nie? A my w sumie będziemy pierwszy raz na takim filmie. Także jesteśmy ciekawi. Tam wchodzą tak, ustawieni są w kolejkę. I z tego co ja widzę, to oni idą po prostu kolejką do przodu. Słuchajcie, jeżeli to jest to, jeżeli to są te ubrania do sprzedania, to powiem wam, że no podziwiam, bo naprawdę masowo oni tutaj przybyli. Jest tu bardzo dużo ludzi, którzy właśnie chcą zakupić takie ubrania, aż jestem ciekawa. No i tam widziałam, że jest rower za 250. Tam widziałam rower za 250 do sprzedania. Stoimy w kolejce. Patrzcie wszystko. A faktycznie tutaj na sali jest zrobione do... Wow, ile, jak to wygląda w ogóle. Tutaj u góry jest informacja, że na przykład książki od 3 do 6 lat, a tu od 6. Puzzle, patrz, zapakowane puzzle. 4 euro, ale jakie ładne. Gdzie one pakowały? Nie. Bo to ludzie flamakę tu pakowały. A możliwe. Ale nie, to jest nowa. I zorganizowani na wszystko, nawet ubrany na winie. No. Dla baby. Dużo w ogóle dla dzieciaczków takich małych. Zobacz. Tam jest Lego. A zaczynamy tu na środek. Są kozem. Spodenki. Na początku, bo więcej ładnie. Wiem, najlepsze są na początek, no. Fajne. Tu na przykład tak. 2,50. Tu jest w ogóle dużo. To są ubranka dla dzieci. €4. No, tam są zabawki, tu buty. Obertajna. No ładna hala sportowa, nie? A tu jest. Taki fajny w LOL. Ile to kosztuje? €3. No. Tu są hozen. Ale fajne te spodenki są. 5 euro. No. 39,40 to dla Kasi. No. Tu to gra w piłkę. Takie buty za 20 euro. Dużo, nie? Tylko do mnie, nie? No. Syno. Ale tutaj 20 euro. A to są tylko dość trudne. A to 20 euro się drogie. Drogie, no. Ale te są powiedzmy prawie nowe, nie? Ale 28 drogą.
kupują, mają dużo. To w tą torbę się pakuje, a potem tutaj są 152, 158, 6 euro. 6 euro tak jest pokój. Fajne. Wow. Fajne te spodnie, ale Kasia by takich nie ubrała. Nie Kasia. 6 euro. 158 akurat, nie? Na Kasie by były fajne. No poczekaj, zobaczymy inne te drogi. O. Też. To czyste, nie? Czyste, no. Bo czuję taki fajny zapach proszku. 2,50. Też fajne, podobają mi się. Fajne te spodnie. A te? O, ta Kasia by ubrała. Ta Kasia by ubrała. Bo są, nie mają dziur. 4 euro. Co to jest? Nie wiem, co to za marka. A tu jest Miss Anna. Zacz, Pedro, Miss Anna. Miss Anna. 2 euro. Fajne spodenki krótkie. Są krótkie spodenki. A to? A to jest taki, taki komplecik. Taki komplecik z H&M-u. 3 euro. Generalnie dużo dla maluchów można kupić. Nawet na noc 2 euro. Ale nie ma takie starości, więcej ubrania, nie? Dużo w ogóle dla maluchów, buty, nie? Dla dzieci można dużo kupić. To są mucen. Bader młody. Tu na fashion. Wszystko. Na przykład ten wózek. 24,50 taki wózek. Queenie. 24 euro. Spokojnie. A tu jest jakiś taki wózek bliźniaczy. Bliźniaczy wózek za 40 euro. Też tanio, nie? A zobacz, to jest cały komplet. To jest cały komplet. Jakiś tek. No ten droższy, 260 euro, ale tutaj jest do tego budka. No, cały taki komplet. Tak on wygląda. Tam. A tu jest taki malutki wózeczek zielony z torbą. Montaigne. 120 euro. A tutaj są te foteliki do auta, 75 euro, ten kosztuje 5 euro na przykład, takie heble, 5 euro taką. Żebym zabrać mi takie, bo nie wiadomo, kiedy by nie po ciebie. No, a tu, a ten 150 euro, a ten 15, ten 150 to przed drogą. Maxi Cosi, to zawsze dobry był, 20 euro, Maxi Cosi. A tu taki, ten, 75, a tutaj takie 140, 146, 28, tutaj taka fajna kurteczka za 7 euro. Tutaj euro 50.
Wow. Ja trochę się boję. Czego? Jakie zrobimy takie rzeczy. I potem będzie masa ludzi. No właśnie. Ale to wiesz, to musi być. Musimy mieć ogłoszenie dobre. A no tak, nawet Unpaidu. On tutaj jest 170-176. To jest do piłki, nie? Tutaj jest Unkleidung. Można sobie przymierzyć ciuchy. Tutaj jest na przykład Regenkleidung. Dla maluszków. To jest takie fajne. Takiego małego. 8 euro. Takie kwiatuszki fajne. To są body 62-68. Zamierzał brać taki mały dziecko? Nie, dla Kasi mogę, dla lalki kupić. O, możemy dla Kasi kupić. Wiesz, ona ma te swoje. To ile kosztuje? 150. Co, kupimy? Dla niej, dla lalki? No i żeśmy już wyszli z Flomarktu. Bardzo dużo dla dzieci, nie? Bardzo dużo dla dzieci. Taki ale... dla dzieci bardzo dużo. Butów, wszystkiego. No i oczywiście na koniec dostaliśmy jeszcze karteczkę, gdzie zaproszenie już jest na następny Flomarkt dziecięcy. No i teraz już wiemy, jak to się odbywa. Czysto jest, nie, czysto, Pedro? Czysto, pakieniące, tam pachną wszystko. Te rzeczy. Zorganizowane, dobrze, dobrze zorganizowane i... wymiarami, jest opisane, na wieszakach wisi, no super, naprawdę. Dlatego jest dużo ludzi, nie? Dlatego dużo ludzi właśnie przychodzi i oni już wiedzą, że będą kupować, bo przychodzą z siatkami. Nie. Ceny są takie różne. Różne. Można kupić naprawdę tanio, ale niektóre rzeczy są drogie. Niektóre rzeczy są drogie, są bo drogie. Są nówka, nie? Drogie. Ale nie, że są nówki, wcale nie są nówki, ale są według mnie drogie. No ale jeżeli na przykład byście chcieli, macie na przykład dużo dzieci albo dziecko w drodze, to wtedy warto przyjechać, bo tu można no. dużo rzeczy kupić właśnie dla takich noworodków, nie? No. Dla takich maluchów. Jakbyście planowali dziecko, to w takim miejscu właśnie można kupić. Pierwszy raz tu byliśmy, no i fajnie. No i dochodzimy do naszego sklepu Netto z naszymi torbami. O, i tu nawet polską. Pokaż, ty masz polską torbę. Tą żółtą. Co pisze? Światowid. Światowid. Razu... Biedronka. To jest Biedronka, no właśnie. Już mają tutaj w Kaim takie ładne ciasto z galaretką i truskawką. Kasia po prostu taki kawał wzięła sobie. Tutaj pan niesie kawę. Ja tutaj piję kawę. No i pierwszy raz zasiadamy przed sklepem Netto i pijemy kawkę i jemy ciasto. No to też fajnie, nie? Słońce jest ładne, cieplutko. Słońce jest ładne, jest bardzo ciepło. Będziemy patrzeć tutaj na samochodzie, na ludzi, którzy idą do sklepu. Na parking. Także będziemy patrzeć na parking. Widzicie, to jest za mną parking. I będziemy zajadać ciasto i pić kawunię. Oczywiście wam życzymy smacznego, jeżeli coś w tym momencie jecie. Także widzicie, życie w Niemczech. Ktoś by się pytał, jak wygląda życie w Niemczech. Normalnie, jak w Polsce, słuchajcie. Tak samo żyjemy, jak w Polsce. To znaczy, może po prostu chodzi o to, że więcej jednak mamy w portfelu. Nie, Pedro? Nie. No.
Ale dla mnie najważniejszy jest spokój. Spokój. Chyba tutaj się żyje tak bardziej, powiedziałabym, tutaj się żyje tak bardziej lajtowo chyba, nie? Tak bardziej spokojniej właśnie, jak ty to mówisz. Tutaj bardziej tak, może dlatego też, że ja jestem w domu i przez to też cała rodzina ma taki większy spokój, nie? Bo tak jednak jak ja musiałam latać, biegać do pracy, wozić dzieci z jednego miejsca w drugie, to tak wszystko było takie w pośpiechu. Ciebie też nie było w domu, nie? Także wszystko było w pośpiechu, a słuchajcie, tutaj no, nasze życie jest na pewno spokojniejsze, bo Pedro pracuje na miejscu, rodzina częściej jest razem ze sobą i dlatego mi się wydaje, że to życie nasze jest takie bardziej właśnie spokojne, takie niezalatane, nie latamy, nie śpieszymy się. Tak wszystko jest po prostu troszkę inaczej, ale no i to by było to. A z drugiej strony, no widzicie, z tyłu za nami taka piękna góra. Te nasze spacery tutaj, nie Pedro? Nasze spacery, chodzenie, zwiedzanie różnych rzeczy. Co tam się dzieje? Kasia pokazuje kota. Kotek sobie tam idzie. No i widzicie, nawet można sobie siedzieć przy stoliku na parkingu. Na Sisi. Także nawet można siedzieć sobie na parkingu, mają stoliczek. Fajnie, że tutaj właśnie taka piekarnia przed Netto się znajduje i żeśmy kupili sobie właśnie po ciastku i możemy sobie usiąść, wypić kawkę. Zobaczcie, kawunia. Kawka z mlekiem oczywiście. Także możemy wypić kawunkę, kawkę. No i zaraz oczywiście lecimy do domku robić grilla, mówiłeś? Grill. Ten pan. Jest. Takie się zrobiło, ładna pogoda. Mam wszystko przygotowane, kupiliśmy mięso na dzisiaj, na jutro. I chcesz grilla zrobić. Także zobowiązał się ten pan, że zrobi jakiegoś grilla nam, a Brazylijczycy lubią grillować, więc będziemy coś dobrego jeść dzisiaj. A wiecie, jakie jest niebezpieczeństwo siedzenia na parkingu i jedzenia? Że ktoś może wjechać w was autem. No, jak będzie po prostu cofał auto. Przed chwilą była taka sytuacja, że tutaj cofał autem. No i bardzo blisko nas podjechał. Teraz wam pokażę, co mamy w tych torbach. To się nazywa Cleverly. Ładna jest. No ładna. Bardzo dobra. Dobra. O, i zobaczcie, teraz kupiliśmy sobie coś takiego. Shot z... Jak to się nazywa ten ingwer? Bo ja zapomniałam. Nie wiem. Imbir. Z imbirem. Z imbirem, z jabłkiem i z cytrynką. Ale jeszcze mamy jeden. A ten drugi jest z czymś innym. Tutaj Kasia sobie kupiła gofry z czekoladą. Ale będę miał tiramisu. Wiem, że w Biedronce też takie jest. Też smakowało mi. Ale my tu wnet to kupiliśmy i super. A to jest, słuchajcie, taki do mięsa mielonego. Przyprawa, bo już mi się skończyła. Musiałam kupić. To jest Cola Mix Zero, ale ona nie ma... Ona nie ma... Ona jest w ogóle z czym? Z pomarańczą. Ale ona nie zawiera kofeiny i dlatego właśnie ją kupujemy, bo ona nie zawiera kofeiny. Tutaj oczywiście dla Kasi smakołyki. Tu mamy lody. Tak jest, cztery lody takie małe. No i oczywiście dalej słodycze. A tutaj, a kartofel salat. To też Kasia lubi tą kartofel salat. Tu małą paczuszkę. Jak to się nazywa? Kurkuma. A to właśnie jest z kurkumą. No zobaczymy, to jest też taki... Shot. Zobaczymy. Mąkę kupiliśmy. To oczywiście jest Polska, lubi. No, z Polska. Ryż. A ryż jaki kupiłeś? Basmati. No, lubimy basmati właśnie. Polecamy basmati. I to wszystko mięka. I mięso na grilla, nie? Grilla, tak. Skrzydełka. Skrzydełka. A to są takie... To jest bez kości? Bez kości, no. Fajnie wygląda. Dobra, no.
A kiełbaseczka też taka fajna. Taka kiełbaska. Tam jeszcze skrzydełka chyba, tak? Nie, to są żeberka? To jest... Nie, to jest takie miejsce spinienia, więc to no, no. I jeszcze mleko. Akurat nam tutaj będzie zagłuszał. Mleko jeszcze pokażę. To jest frisze mleko i on ma A też. A teraz patrzymy na te punkty A. A weź jeszcze wyjmij cenę, które zapłaciliśmy tam z Paragon. Za tam wszystko 38 euro. No właśnie, 38 euro za to wszystko. Patrzcie, tutaj jest parking te psa. Pokaż Pedro tam bliżej. Zobacz, tutaj jest jedyny. Można parkować i chodzi do sklepu. I tam jest te drugie. A no tak, tam jeszcze jest jeden. Faktycznie, nie zauważyłam. I co, wszystko jadę? I wszystko zjadłam, było pyszne to ciasto. Truskawka była najlepsza, bo ta, ten ciasto to nie bardzo, ale ten, truskawka i galaretka. Bardzo masakruje. No, kradał moje trasa. Mówimy, że cieszymy się, że wybraliśmy opcję bez auta. Poszliśmy piechotą, bo życie w Niemczech nie jest nudne. I przez to, żeśmy poszli piechotą, to się okazało, że trafiliśmy na ten taki flomarkt dziecięcy w szkole organizowany. Nie, Pedro? No. Byśmy trafili, bośmy zaczęli auta. Ja ci powiem jedną rzecz. Mieliśmy tam torbę. Torbę z tą butelką, która była bardzo dobry exercise. A no tak, żeśmy musieli nieść cztery torby z butelkami. I już te torby tak czekały, te butelki w garażu i czekały i czekały. I żeśmy wszystkie naraz po prostu zabraliśmy i wynieśliśmy, nie? No i potem na taki wypadek, jaki znajdziliśmy tam flow market. No i właśnie, i od razu przez przypadek, bo to blisko tych butelek jest szkoła, to żeśmy zahaczyli o ten flow market dla dzieci. No i później... Tutaj żeśmy przyszli do tego netto, bo mieliśmy w sumie iść, no ale przy okazji właśnie tego sklepu kupiliśmy też ciastka. Kawę, ciastko, kawę. No i taki fajny dzień się z tego zrobił, nie? No i to taka okazja, bo mieliśmy bez samochodu. No właśnie. I tak naprawdę jest fajne, bo masz bardzo dobrze, ładne spasy i można takie częstować takie życie, takie spasy. No właśnie, bo właśnie my tylko jeździmy, no nie będę wam ukrywać, że chodzimy piechotą, bo my w większości jednak jeździmy autem, więc jak się idzie piechotą, jak zostawia się takie auto i właśnie korzysta się ze swoich nóżek, to jest zdecydowanie inaczej. Inaczej, nie? Inaczej też jest dobre tak. Dobre to jest. Relaks jest. No, i... dla głowy, dla ciała, no. Relaks, także na pewno jest fajnie. Dobra, słuchajcie, my już wam więcej nie trujemy. Róbcie swoje. W każdym bądź razie życzymy wam oczywiście cudownego dnia. Bawcie się dobrze, żyjcie dobrze. Gdzie tam żyjecie, my też żyjemy dobrze i oczywiście zapraszamy was na następny filmik. Jeżeli jesteście nowi, koniecznie subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Wiecie, że ja lubię czytać, zawsze odpisuję, staram się, a na niektóre komentarze będę odpowiadać w filmiku. Także zapraszam was wszystkich do następnego filmiku. Cześć, pa! Pa, pa. Teraz wam pokażę naszego grilla, bo wróciliśmy do domu i tutaj szefuncio kuchni naszej wszystko co zakupił od razu wpakował w tego grilla, także patrzcie uważnie co my tutaj grillujemy, bo otwieramy sezon grillowania. Dzisiaj w sumie pierwszy raz. To jest pierwszy raz na tym roku. Pierwszy raz w tym roku rozpoczynamy grillowanie. Zobaczcie co tutaj mamy. Bo naprawdę pachnie tak apetycznie, a ja już jestem głodna.
Ale wiecie, my tak nie po niemiecku, nie? Bo ktoś tutaj, ktoś kiedyś mi napisał, że oni, że Niemcy zjadają tam do godziny chyba 13, jakoś tak. W Brazylii też się tak je, ale my to tak po naszemu, polsko-brazylijsku. Także my jemy później. No i pam, param, pam, 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 pam. No. Zobacz, mamy. Takie kujczaka. Mhm. Skrzydełka, skrzydełka tutaj od tych udek. Tutaj ten boczek. Tak, wybrany taki boczek. Taki... No i tutaj takie kiełbaska. Kiełbaska i cukinia. I cukinia, trochę cukinii, także. Taki... I ryż, nie? I ryż też gotowało, ale nie za dużo mięsa, ale po mało takie inne możemy częstować takie każdego. Także po troszeczku, nie za dużo, ale się najemy. Oj, tego mięsa dla mnie to jest po prostu wystarczające, bo ja tak nie jem dużo. Ten pan chyba najwięcej. Ty chyba najwięcej jesz, nie? Ja najwięcej, zawsze. Potem Kasia chyba jest druga. Potem Kasia, potem ty, potem Paulo. Potem ja, potem Paulo najmniej.